Slack, Trello, Discord, aplikacje, systemy, ogólnie oprogramowanie i dostępne nam narzędzia do pracy w zespole przy projektach, jakie organizujemy. W dużym skrócie, kiedy nasz zespół się rozrasta do powiedzmy 3 osób lub więcej, kiedy reszta zespołu musi wiedzieć, o co nam właściwie chodzi, co chcemy osiągnąć, a najlepiej, żebyśmy jeszcze im zapisali, jaki jest plan, co teraz mamy zrobić i jak mamy to zrobić, żeby to wszystko nie raczyło było spaść, upaść i się... Tu wyobraźcie sobie brzydkie słowo, którego nie użyję z powodu nagrania. Wybieramy narzędzie, które najlepiej dopasuje nam się do zespołu. Takich narzędzi jest milion, bo na to, że jest problem i trzeba jakoś rozwiązać, przed nami wpadły korporacje i wpadły zespoły projektowe z 1000 typów. Większość LARPowców rozwiązuje swój problem, tworząc grupę na Facebooku i czat, co w ogóle nie rozwiązuje problemu na dłuższą metę. Właściwie może go nawet tworzy, ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że wybierając narzędzie decydujemy o tym, jak przebiegnie nasz projekt i że nasze narzędzie ma wpływ na to, jak będzie wyglądała jego finalna wersja. To znaczy, zależnie od tego, czego użyjemy, żeby skonstruować zespół, skonstruować procedury, projekt, przygotować materiały, finalny efekt będzie trochę inny, bo trochę inna komunikacja, trochę inna formuła projektowania, trochę inna forma tworzenia tego projektu będzie miała wpływ na to, co się stanie. Możemy zostać przy Messengerze i wrzucać rzeczy na dysk Google albo na Facebooka. I jeśli wam to działa, to nie jest problem. Ale pojawia się moment, w którym niektórzy z nas potrzebują wybrać trochę inne narzędzie i chciałem porozmawiać z wami, jak je wybrać. Nie jestem osobą techniczną. Właściwie zdecydowałem się wygłosić tą prelekcję, ponieważ jestem technicznym analfabetą i kretynem. Dlatego uznałem, że moja perspektywa tego będzie dla was trochę bardziej przydatna i być może zdołam wam to wyjaśnić z perspektywy użytkownika, który uważa, że to jest dziwne. Lubię mieć chaos. Lubię wrzucić randomowy plik z nazwą, którą tylko ja rozumiem, na dysk Google i prowadzić konwersację na Messengerze, bo dla mnie to jest wygodne. Lubię chaos. Ale w pewnym momencie pojawia się to przemyślenie, że to może nie jest najlepsze wyjście dla całości zespołu. Bo co z tego, że pamiętam wszystko, co tam wrzuciłem, skoro zespół to zgubił? Kiedyś odpowiedź brzmiała forum, ale fora mają cały pakiet powodów, dla których są w tej chwili głównie martwe i chyba nie będziemy rozmawiać w tej chwili o historii. Ale pojawiają się narzędzia, o których zresztą było już wcześniej mowa, które pozwolą nam stworzyć pracę zespołu w sposób, który będzie działał. Jest to m.in. Slack, jest to Discord, jest Trello, które stanowi uzupełnienie projektowania i pozwala nam zaplanować nasze działania, rozplanować i rozpisać. Wciąż jest dysk Google, który ma pewien zasób potrzebnych informacji, ale co najważniejsze, nie musicie wybrać jednego z tych narzędzi. Co prawda prowadzenie stałej dyskusji na więcej niż jednym kanale komunikacji jest absurdalnie bezużyteczne, ale możecie dobrać zespół narzędzi w ten sposób, żeby jak najlepiej działał dla was. Możecie na przykład wykorzystać Slacka lub Discorda do komunikacji wewnątrz zespołu, planować działania na Trello, trzymać pliki na dysku Google, a komunikować się z odbiorcami na Facebooku i da się to zrobić. Tylko trzeba to zaplanować, przemyśleć i znaleźć sposób, żeby było to jasne dla zespołu i żeby na Boga to działało. Jest podstawowa zasada w mojej opinii, która decyduje przy momencie, kiedy będziecie wybierali, czego użyjecie do swojego projektu. To ma działać. To ma działać dla was. To nie musi działać dla nikogo innego na świecie. Dopóki dla waszego zespołu to działa, cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Są metody, narzędzia, zespoły przygotowawcze, ba, są całe instrukcje, które pozwolą wam użyć tych narzędzi w sposób dla was wygodny. Na Slacku czy na Discordzie możecie rozpisać sobie tematy, możecie prowadzić komunikację w sposób zorganizowany, możecie przypiąć tam boty czy materiały, które będą wam wyskakiwać.
Ale podstawowe pytanie, które musicie sobie zadać, wybierając jeden z nich lub dowolny inny, jest: czego potrzebujecie? Czy potrzebujecie komunikacji głosowej, czy pisanej? Czy potrzebujecie podziału tematów, czy wolicie jeden strumień danych? Czy potrzebujecie mieć przepięcie i bezpośrednie połączenie z innymi systemami, czyli na przykład na Slacka lub Trello wprowadzać sobie dysk Google, albo linkować sobie kalendarz, albo podpinać sobie dane, żeby wyskakiwały wam bezpośrednie przypominajki i informacje z kalendarza? To wszystko sprowadza się do pytania, jak chcemy zrobić nasz projekt. Tak jak napisałem w tytule tej prelekcji, szczerze nienawidzę Discorda i szczerze nienawidzę Slacka i obu używam do projektowania LARPów, bo działają. Nie mamy kochać naszego narzędzia. Narzędzie ma być dla nas wygodne i spełniać swoje zadanie. Co więcej, to znaczy, że musi spełniać zadanie nie dla nas, dla mnie, który wybiera każdego z was, tylko dla waszych współtwórców, dla waszych wolontariuszy i współpracowników, ale również dla waszych odbiorców. Bo uwaga, to na czym i przy pomocy czego zaprojektujecie swój event, przygotujecie swoje materiały i w jaki sposób urządzicie pracę, wpłynie na dynamikę waszego projektu i to, co dostaną wasi odbiorcy. A w ostatecznym rozrachunku pojawia się pytanie, jakiego narzędzia użyjemy, żeby efekt był zrozumiały i płynny dla odbiorcy. Więc porozmawiajmy sobie o zaletach i wadach. Najlepsze, co możecie zrobić, bo mogę wam usiąść i streścić wam przez dłuższy czas szczegółową analizę porównawczą wszystkich dostępnych oprogramowań tego typu. Mogę. Tylko że usiądę, a wy mniej więcej gdzieś po trzecim zaśniecie. Najprostszy sposób, w jaki możecie wykorzystać te narzędzia, najbanalniejszy na świecie, to wypisać sobie razem ze swoim zespołem, czego oczekujecie i jak chcecie pracować. Wypisać, czego potrzebujecie, a potem przejrzeć porównywarki. Porównać, co zapewnia i jakie ma opcje dane oprogramowanie, dany system pracy. Pamiętajcie, że znaczenie ma też system pracy, metodyka, jaką przyjmiecie. Wszystko sprowadzi się do tego, żeby przemyśliwszy to, wybrać narzędzie komunikacji i narzędzie projektowania, które będzie dla was zrozumiałe i będzie pasowało do waszego efektu. Wypiszcie sobie bardzo szczegółowo, czego oczekujecie, jaki macie styl pracy i w bardzo łatwy sposób, bo robiły to dziesiątki, setki zespołów przed wami, porównajcie, jakie możliwości macie, jakie spełniają wasze oczekiwania. W ostatecznym rozrachunku, w ostatecznym wyborze przyjmijcie to i trzymajcie się tego. Zmiana metody pracy i miejsca pracy w ciągu projektu, w trakcie projektu jest absolutną formą samobójstwa, bo fizycznie nie istnieje możliwość, że przeniesiecie wszystkie dane, wszystkie konteksty i wszystkie materiały. Może wam się wydawać, że przenieśliście wszystkie pliki, skopiowaliście wszystkie dane, a spora część z tych oprogramowań po ludzku ma całkiem wygodne sposoby eksportu danych, ale nigdy nie przeniesiecie kontekstu, nie przeniesiecie następstwa zdarzeń, nie odtworzycie sobie tego, jak doszliście do danego projektu. Trzymajcie się podjętej decyzji i wyboru, trzymajcie się podjętej metodyki i wybierzcie odpowiednio. Ale dlaczego nienawidzę tych oprogramowań? To jest bardzo ciekawe. Zastanawiałem się nad tym dłuższą chwilę, zanim zdołałem sformułować odpowiedź na pytanie, które postawiłem sobie w tym pytaniu. Sprowadza się ono do tego. Wybór narzędzia narzuca wam, jak będziecie pracować. Tak jak powiedziałem, raz wybrane narzędzie odpowie wam na pytanie, jak będziecie pracować przez cały projekt. Znaczy, możecie oczywiście zmienić to narzędzie, ale jak powiedziałem, to sprawi wam problemy, to może wam spowodować stratę danych. Nienawidzę ich, ponieważ ja osobiście, a jak zacząłem prowadzić lekkie badania na ten temat, porozmawiać z niektórymi twórcami, czuję się niekomfortowo w okowie. W okowie tego, że przyjąłem sobie jakieś rozwiązanie i będę idealnie się go trzymał do końca przez rok projektu
i nie mogę go dostosować do tego, co mi przyszło akurat do głowy. Ale uwaga, to poczucie dyskomfortu względem tych narzędzi jest ceną, którą możemy zapłacić za to, że uzyskamy spójne, skuteczne metody zarządzania projektem. Nieważne, jaką wybierzemy metodę, metodykę, jak powiedziałem, nieważne, jakie wybierzemy narzędzie. Wybierzmy możliwość zrobienia tego dobrze dla nas. Dziękuję.